Hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam was na pierwszy film z serii naszych kulinarnych niespodzianek i naszego gotowania, a dziś gotuje Krzyś i jego popisowe danie, o które bardzo często pytacie, może dlatego, że no to jemy. Na samym początku mówię wam, żebyście zostawili kciuka w górę i zasubskrybowali, żeby nie ominął was żaden odcinek, to kliknijcie jeszcze dzwoneczek i oddaję głos do studia, do centrum kierowania wszechświatem, a przynajmniej naszym domem, także... Dzisiaj spróbuję zaskoczyć Martę pad thaiem, taką naszą wersją pad thaia. Dla nas jest bardzo dobry, jeśli chcecie, możecie go również powtórzyć. Zaczynamy od zrobienia sobie sosów. Pierwszy sos to sos rybny, następnie sos sojowy ciemny i olej sezamowy. Do tego jeszcze dodamy ten sos z limonki i później na końcu pójdzie jeszcze sambal, ale to jest tylko łyżeczka, bo sambal jest bardzo ostry. Używać specjalnego makaronu. Ten makaron musi się namaczać tak z około godzinę wcześniej, zanim zaczniecie coś robić. To fajnie go sobie jeszcze trochę połamać, bo on później jest trochę za długi. To zaczynamy kroić. Zaczniemy kroić od naszej cebulki dymki. Musimy sobie ją opłukać. Ale widzę w oczy! Zapomniałem powiedzieć chyba wcześniej o imbirze, że jeszcze imbir potrzebujemy. Będziemy szatkować naszą cebulkę. Ja ich zazwyczaj dużo używam. Podobno do pad thaia używa się jednej, ja zawsze robię z około 8. Znaczy może nie aż 8, ale daję ich dużo. Bo po prostu lubimy ten smak. Czekaj, mi strasznie tutaj leci to wszystko po oczach. Ale to jest ostre. Dlaczego tak to właściwie dzielę? Dzielę to dlatego na takie części osobne, tak jak na przykład tutaj mamy osobne i tak dalej. Nie mieszam tego wszystkiego razem, ponieważ będziemy to dodawać w różnej kolejności na patelni. Dlatego wygodniej nam to jest tak sobie podzielić, żeby później w dobrej kolejności to położyć, bo one w różnym momencie dochodzą do dobrego smaku. Teraz zajmiemy się czosnkiem. Ja lubię czosnek, więc go nigdy go nie żałuję. Nakładamy nóż i delikatnie, nie jakoś strasznie mocno, żeby nam się nie spłaszczył, tylko delikatnie przyciskamy, żeby chrupnął. Dzięki czemu już od razu nam się otworzy. Jak go potniemy, a nie zrobimy przez praskę, to będzie miał większe kawałki, dzięki czemu będzie dobrze wyczuwalny później, jak będziemy jeść. Nasze krewetki, skorupki z nich będziemy ściągać. Jeśli co chciałem. Się do tofu, ale tylko w pad thaiu póki co, ale może Marta mnie zaskoczy i zrobi mi też coś z tofu. Chodzi na to, że mamy już wszystkie składniki, bo jeszcze wcześniej pokroiłem od razu tego kurczaka. Tutaj jest około 200 g kurczaka pokrojonego w kostkę, to jest pierś z kurczaka. I możemy zacząć smażyć, tylko sobie to pochowam. Czosnek musimy troszeczkę sobie go podsmażyć, żeby on złapał taki fajny kolor. Drugim naszym składnikiem będzie od razu cebulka. Wrzucimy cebulkę. I tutaj na tym etapie nie można zapomnieć o cukrze. To jest właśnie ten moment, kiedy dodajemy cukier. Teraz będziemy dodawać tofu. Tofu się musi nam troszeczkę przesmażyć, więc to sobie przesuniemy na bok. Jak już mamy przesmażony tofu, będziemy sobie to cały zmieszać ze sobą.
będziemy potrzebować warzywa na patelnię. Przyszedł czas na mięsko. Będziemy rzucać teraz kurczaka. Musi być sporo soli teraz. I dorzucamy teraz nasze krewetki, które obieraliśmy. Teraz jak już mamy podsmażone krewetki, to dodajemy nasz sosik. I to jest zapach, który uwielbia Marta. Jeszcze dolewam sobie troszeczkę wody, bo jeśli już mało tego sosu, to warto sobie dolać. Możemy dodać sambałek. Nie więcej. I to jest dobry moment, żeby dodać nasz makaron, już, który już namógł. On już jest teraz plastyczny. Więc możemy go tutaj wrzucić. Nie musimy się przejmować, że woda nam nakapie, bo to jest jak najbardziej wskazane. Ten makaron zaraz bardzo zmięknie. Jajko jest bardzo ważne, żeby go dodać. Ono skleja to wszystko ze sobą. Skleja całą potrawę, więc nie możecie go pominąć. Ono po prostu musi być. I mieszamy szybko, żeby nam nie zrobiła się jajecznica. Tylko, że po prostu zadziałał jako taki łącznik wszystkich smaków. Tyle na dziś. Koniecznie wpadajcie na nasze Instagramy i oznaczajcie nas, gdy zrobicie coś z naszego przepisu. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wam wyszło i jak wam przede wszystkim smakowało. Zachęcamy, żebyście jedli te dania wspólnie z rodziną i niech to będzie taki wasz rodzinny czas. Koniecznie zobaczcie, co będzie w kolejnym odcinku. A ja się z wami żegnam. Pa! Nie ma, ale mam przyprawę do kurczaka, którą też tam wsadzę. Część się przypiekła, część się spaliła, spalone sobie wyjdę.